Znajdujemy się w kolekcji Flory Polski. W tej kolekcji pracują botanicy, ale często mówimy o nich botanicy konserwatorscy. Skąd to słowo i cóż to jest za dyscyplina i rodzaj naszej działalności? Botanik konserwatorski to osoba, która w głównej mierze pracuje po to, aby szukać naukowych podstaw dla ochrony gatunków roślin. Zajmujemy się ochroną, opiekujemy się, jesteśmy jakby konserwatorami flory czy różnorodności gatunków roślin na danym obszarze. Coraz więcej gatunków roślin traktowanych jest jako gatunki zagrożone. Problem wynika przede wszystkim ze zmian klimatycznych oraz z aktywnej działalności człowieka. Nie jesteśmy w stanie zapobiec, zatrzymać tej machiny, która już ruszyła, ale to, co jesteśmy w stanie zrobić, jesteśmy w stanie zabezpieczyć, utrzymać to, co możemy w postaci fragmentów roślin, fragmentów, które zachowują pewną formę życiową, zamkniętą w naturalny sposób w takiej kapsule, w łupinie nasiennej. Dlatego właśnie powstały banki nasion. W naszym banku historia zabezpieczania różnorodności świata roślin zaczęła się od gatunków żyta w latach 70. Obecnie nasz bank nasion, bank genów żyta i gatunków jemu pokrewnych liczy około 3000 obiektów. Jest to jedna z największych tego typu kolekcji na świecie. Nasiona żyta utrzymywane są w temperaturze minus 20, minus 30 stopni i zamykane są w szczelnie w takich foliowych torebeczkach w warunkach próżniowych. Pozwala to na zabezpieczanie żywotności tych nasion. W latach 90. zaczęliśmy również zabezpieczać materiał z gatunków dziko rosnących. Jako pierwszy bank nasion w Europie zaczęliśmy stosować temperatury ultraniskie ciekłego azotu. Najprawdopodobniej takie nasiona są w stanie być przechowywane około kilkuset do kilku tysięcy lat. Najprawdopodobniej nasiona sałaty, które są problematyczne w przechowywaniu, takim standardowym, są w stanie w warunkach ciekłego azotu wytrzymać w swojej żywotności około 5000 lat. Przechowujemy około 250 gatunków, przede wszystkim gatunków zagrożonych, gatunków wymierających. Niektóre z naszych populacji, kriogenicznych populacji, są jedynym materiałem dostępnym na świecie. W naszych zasobach przechowujemy około 45% gatunków zagrożonych flory polskiej. Przechowujemy w ciekłym azocie nie tylko nasiona, ale również pąki śpiące jabłoni. Utrzymujemy około 300 odmian, przede wszystkim dawnych, starych. Po takim czasie utrzymywania w warunkach kriogenicznych jesteśmy w stanie odtworzyć drzewo i wyprodukować tę odmianę, którą byśmy chcieli przywrócić. Botanika konserwatorska wykorzystuje obecnie nowoczesne narzędzia. Jednym z nich jest kriopreserwacja tkanek roślinnych. Kriopreserwacja polega na gromadzeniu i zabezpieczaniu różnorodności biologicznej w ciekłym azocie, to jest w temperaturze minus 196 stopni Celsjusza, bądź w jego parach. I tutaj mamy wachlarz temperatur od minus 130 do minus 196 stopni Celsjusza, w zależności od tego, gdzie próbki, na jakim poziomie są deponowane w ciekłym azocie. Zazwyczaj materiał roślinny jest długoterminowo gromadzony w postaci nasion, ale w naturze są również rośliny, które nasion nie wytwarzają, a także rośliny, które wytwarzają nasiona, ale one są w wysokim stopniu heterozygotyczne i w związku z tym nie przekazują swoich cech następnemu pokoleniu. Do tej grupy roślin na przykład należą rośliny uprawne. Kryopreserwacja tkanek roślinnych dla tej grupy roślin wnosi bardzo dużą wartość. Badania prowadzone od ponad 20 lat przez Zespół Biotechnologii i Mikropropagacji Roślin
zaowocowały wprowadzeniem do ciekłego azotu 13 gatunków paproci, w tym 7 gatunków paproci drzewiastych. Wprowadziliśmy również do ciekłego azotu merystemy pędów i korzeni takich roślin jak chryzantema, wiola czy polisjas. Wieloletnie badania prowadziliśmy również nad wprowadzeniem do ciekłego azotu kultur komórek i tkanek roślinnych pochodzących z zawisin komórkowych wielu gatunków goryczek. Efektywność tych metod jest niezwykle wysoka, bo w przypadku właściwie większości wymienionych przeze mnie gatunków i typów tkanek osiągnęliśmy ponad 90% przeżywalność, co znaczy, że nasze metody opracowane w laboratorium są wysoce skuteczne. Botanik konserwatorski ma w sobie tą emocję, że nie tylko chce poznać, ale chce przede wszystkim zabezpieczyć, ochronić po to, aby przyszłe pokolenia mogły również różnorodność polskiej flory podziwiać. W naszym banku zajmujemy się nie tylko gromadzeniem, nie tylko zabezpieczaniem, ale również przywracaniem gatunków, które wymierają, które ustępują na stanowiskach naturalnych, przywracaniem ich naturze. W ten sposób właśnie 2 lata temu został przeprowadzony projekt restytucyjny dzwonecznika wonnego. Gatunek, który jest uznany przez Unię Europejską za jeden z najważniejszych dla flory europejskiej. Udało nam się odtworzyć populację dzwonecznika wonnego w Kampinoskim Parku Narodowym. Przeprowadziliśmy również z sukcesem restytucję języczki syberyjskiej na terenie historycznych stanowisk gatunków w Dolinie Górnej Pilicy razem z Fundacją Przyroda i Człowiek. Prowadzimy restytucję tego gatunku i odtwarzamy na stanowiskach, które już uznane są za historyczne. Połączenie kultur in vitro i kryoprezerwacji daje spektakularne rezultaty. W przypadku jednego z gatunków paproci, chronionego w naszym kraju, Osmunda regalis, połączenie tych dwóch metod, którymi się w naszej pracowni posługujemy, pozwoliło na nie tylko masowe rozmnażanie Osmunda regalis, ale również na ponad 15-letnie przechowywanie tkanek tego gatunku w ciekłym azocie i zachowuje ona zdolność do regeneracji po tak długim czasie na poziomie ponad 90%. Materiał pozyskany w kulturach in vitro i po przechowywaniu w ciekłym azocie pozwala na odtworzenie rośliny w ciągu 8 miesięcy, podczas gdy rozmnażane z zarodników w warunkach szklarniowych rośliny tego gatunku możliwe są do pozyskania dopiero po 2 latach. Potrzebujemy wielu botaników konserwatorskich, bo część z nich to taksonomowie, część z nich to specjaliści od siedlisk, od zbiorowisk roślinnych. Część z nich jest także ogrodnikami. Dopiero połączenie tych wszystkich specjalności daje nam pełnego, kompetentnego botanika konserwatorskiego, który odpowiada za to, aby flora polska nie ubożała.